Roman Gergel z nami dzisiaj. Romek, cały mecz rozegrany w dużym tempie. Dzisiaj naprawdę widać, że biegania było dużo. I tak naprawdę zabrakło nam dosłownie, nie wiem, trzech, może czterech minut do szczęścia, bo prowadziliśmy w tym meczu 1-0. Jak możesz skomentować no to, że tego szczęścia nam zabrakło na końcu? Nie powiedziałbym, że nam zabrakło szczęścia, bo można powiedzieć, że tego szczęścia mieliśmy na tej, w tej końcówce, bo budził tam dużo sytuacji, wybronił, przeciwnik naciskał, dużo dośrodkowań było i nie było łatwo nam w tych sytuacjach. No i w końcu to naciskanie tego przeciwnika się skończyło bramką. No, nie możemy, jak już taka ostatnia minuta meczu, no trzeba być skoncentrowany i trzeba w tych sytuacjach, jak jesteśmy pod presją, no trzeba być, jak mówię, skoncentrowany i tą piłkę starać się wybić jak najdalej albo gdzieś tam do boku, żeby ten przeciwnik nie stwarzał tej sytuacji. No. Nam się to nie udało, ale taka jest piłka, no nie zawsze się wygrywa, jak strzelimy pierwszą bramkę, no trzeba zanalizować ten mecz i przygotować się do następnego. No wszyscy wiedzieliśmy, że ten mecz będzie trudnym spotkaniem, że jedziemy do dosyć dobrego przeciwnika i pewnie była duża mobilizacja przed tym spotkaniem. Pamiętam, w tamtym sezonie to tak naprawdę jechaliśmy jak na taką małą wojenkę. Przed meczem było widać spokój, nawet taka dosyć fajna cisza na stadionie. Później rozpoczynacie tą grę i powiedz mi, czy były jeszcze szanse coś tam więcej ukuć, choćby nawet w tej pierwszej połowie? Zawsze jest szansa tam gdzieś wyciągnąć więcej z tych sytuacji, tak jak w tym mecze wcześniej, to i dzisiaj były takie sytuacje, które przy lepszym dociągnięciu do końcówki no, mogliśmy z tego więcej zrobić. No ale nie udało się to. No, strzeliśmy tą pierwszą bramkę w drugiej połowie i potem jeszcze w tej drugiej połowie tam parę takich konter mieliśmy, które myślę, że powinniśmy lepiej wykorzystać, bo naprawdę no, mogło się to, jakbyśmy lepiej dograli sobie piłki, no to z tego mogłyby być bramki. No ale jak mówię, no, taka jest piłka, nie zawsze wszystko wychodzi i nie zawsze się strzela z sytuacji, które się stwarzają. Dlatego trzeba być spokojny i popracować teraz do następnego meczu i skupiać się na tej sytuacji, które stwarzamy. Dzisiaj zagrałeś 90 minut, o czym już chyba wspomniałem na początku. A powiedz mi, jak się czujesz? Czy to już jest ten Roman Gergel? Wracasz do tej swojej takiej stuprocentowej dyspozycji? Tak, bardzo cieszę się, że zagrałem cały mecz w Ekstraklasie po jakimś tym czasie, bo jakieś te kontuzje, dolegliwości były. Czy to jest... No, zobaczymy. No, ważne, żebyśmy punktowali i potem jeszcze pokażę mi indywidualności innych zawodników, czyli no, nieważne, że ci ja będę strzelać, czy ktoś inny, no, teraz jest ważny zespół, żebyśmy te punkty zdobywali, wygrywali mecze i potem, jak mówię, no, te indywidualności się pokażą i będzie to może lepiej wyglądać jeszcze. No właśnie, teraz będzie dość długa przerwa. Według ciebie to dobre są te przerwy, czy raczej nie? Bo byliście już w grze, był jakiś fajny plan. Teraz będziecie pewnie musieli zorganizować jakiś mecz sparingowy albo jakąś grę wewnętrzną. Czy to, nie wiem, czy potrzebujecie? No mi się wydaje, że chyba jeszcze nie potrzebujecie wakacji. Nie, taka jest piłka, że jest ta kadra. No, trzeba to zaakceptować, nic z tym nie zrobimy. A czy jest dobrze, czy źle, no nie gramy pierwszy rok tą piłkę, już wiele razy tak było, że jest ta kadra. No a co do tego, no to już na sztabowi trenerskim oni zdecydują, że ci będzie jakiś sparring albo jakaś gra wewnętrzna, to już zostawiam dla nich i oni będą decydować, co będzie za tydzień. W takim razie bezpiecznego powrotu do Niecie, czyli do zobaczenia. Dzięki.